Szukaliśmy gniazda szerszeni w trawie. Szerszenie pogryzły osoby koszące trawę, no i musieliśmy się pozbyć gniazda szerszeni. Trzeba było je tylko odnaleźć. I właśnie, znalazło się. Jest, mam. Tak. Chciałem Państwu zademonstrować właśnie, co znajduje się w środku. W gnieździe szerszeni to właśnie mamy larwy. Już widać, że się ruszają. To są larwy młode, które za tydzień czasu, około tygodnia czasu, byłyby już szerszeniami. Matki nie odnaleziono, także matka założy sobie drugie gniazdo w innym miejscu. Widzą Państwo ruszające się larwy. Oczywiście szerszenie chodziły po mnie, próbowały mnie ugryźć, ale jakoś ten kombinezon mnie akurat ochronił. Pokazuję Państwu w tej chwili kilka sztuk szerszeni. Powracają oczywiście na swoje larwy. Staram się ich pozbywać, ale niestety pogoda nie sprzyja, jest dzień. Musiałem to gniazdo usunąć, żeby ludzie mogli dalej pracować. Za chwilę zobaczą Państwo rzeczywiście dużego szerszenia. Będę go trzymał w dłoni, tak. To ten. I przypominam Państwu, że każda Państwa subskrypcja przyczynia się do zwiększenia hodowli pszczoły miodnej. Serdecznie dziękuję za te subskrypcje. Pozdrawiam Państwa i zapraszam na kolejne swoje filmy.